irytowałoby cię odśnieżanie samochodu, bądź też śliskie ulice w Polsce zimą, to polecam właśnie Wyspy Kanaryjskie, Fuerteventurę, skąd serdecznie ciebie pozdrawiam i gdzie lubię spędzać zimowe miesiące. A właściwie zastanawiam się, czy nie przeprowadzić się tu na stałe, bo przez cały rok średnia temperatura to powyżej 20 stopni, a jest to tylko 5 godzin lotu od nas ze stolicy, więc fajnie. W tym materiale chciałbym odpowiedzieć na często pojawiające się pytanie, często w formie konsultacji ono pada, często również jest przesyłane przez Was mailowo, bądź też pojawia się w komentarzach na YouTubie. Tych form komunikacji jest cała masa i ludzie chcieliby takiego rozwiązania bardzo szybkiego, bo żyjemy w dobie czasów fast, tak? Czyli wszystko ma być fast foodów, wszystko ma być na dzisiaj, zapisuje się na siłownię, jak to kurwa po miesiącu nie widać efektów? Przez 30 lat odżywiałem się fast foodami i bębenek jest taki, ale w miesiąc chcę mieć już to. Więc w jaki sposób relatywnie szybko, ponieważ w tym nagraniu otrzymasz konkretną metodę, jak naprawdę szybko, ponieważ dosłownie po tym wideo będziesz w stanie wprowadzić ją w życie, dlatego tak bardzo ją lubię, jesteś w stanie zwiększyć swój impact, jeżeli chodzi o perswazję, wszędzie tam, gdzie zachodzi interakcja, w jaki sposób możesz również zwiększyć ocenę pozytywną oczywiście twojego customer service, czyli obsługi klienta przez tego właśnie klienta, a co ciekawe możesz tę metodę również wykorzystać nawet w randkowaniu. Więc jeżeli jest to interesujący dla ciebie temat, to zapraszam do oglądania. Jim mówili o mechanizmie angażowania, bo to jest odpowiedź na wcześniejsze pytania, jak to właściwie zrobić. A więc za tym kryje się określona strategia. Angażować naszego klienta, partnera możemy w przeróżny sposób. Natomiast jest jeden z najprostszych możliwych sposobów, a działa po prostu cuda. Natomiast chciałbym, żebyś teraz wyobraził sobie, że wchodzisz na salę szkoleniową albo na spotkanie jakieś biznesowe, bądź też na przykład speed dating, czy cokolwiek innego. I teraz prowadzący spotkanie, szkolenie, bądź też speed dating prosi ciebie, żebyś porozmawiał z resztą uczestników przez 15 minut o czymkolwiek, byle żeby nie o jakichś tam, wiesz, newralgicznych tematach, czyli na kogo głosowałeś, czy jesteś za legalizacją i tak dalej, i tak dalej. Więc, czyli oczywiście broń. Czyli po prostu rozmawiasz sobie z innymi osobami na sali przez 15 minut. Po tych 15 minutach prowadzący pyta się ciebie, jak oceniasz grupę, jak oceniasz ludzi, z którymi rozmawiałeś. I tutaj dochodzimy do magicznego tak naprawdę rozwiązania. Okazuje się, że im więcej pytań zadawałeś, tym więcej ktoś mówił. No, to jest oczywiste, nie? Ale teraz dochodzimy do takiego magicznego rozwiązania. Czytaj, im więcej mówiłeś w czasie tych rozmów z innymi uczestnikami, czy to szkolenia, czy spotkania biznesowego, czy speed datingu, tym wyżej oceniasz te osoby, z którymi rozmawiałeś, że one są super słuchaczami, że macie wspólną więź, że się rozumiecie, że nadajecie na tych samych falach, że samo szkolenie jest wspaniałe. Co ciekawe, występuje również drugi efekt. Okazuje się, że im więcej mówiłeś, tym oceniasz, że więcej się nauczyłeś na przykład na takim szkoleniu, czy wyniosłeś z takiego spotkania biznesowego. Jak to możemy wykorzystać? Zaraz przejdziemy do konkretnego przykładu biznesowego, gdzie pokażę Tobie na liczbach, jako ponad 400% wyrobić 400% normy w zakresie sprzedaży, czyli spotkań biznesowych, spotkań handlowych. Ponieważ właśnie okazuje się, że mamy do czynienia z jednym z najpotężniejszych efektów w psychologii społecznej, zmodelowanym bezpośrednio z biznesu, czyli z obserwacji tego, co w tym biznesie działało w czasie tych spotkań handlowych i nie tylko. Jak mówi Adam Grant, mamy tutaj do czynienia z pewnego rodzaju obrazem wykonanego eksperymentu przez Jamesa Pennebakera. A więc zapraszam Cię do niego. Zanim sobie to wszystko
podsumujemy, jak wykonać daną technikę, jaka strategia za tym stoi od A do Z, warto spojrzeć na przykład biznesowy. Więc wsiadamy na chwilę w wehikuł czasu i przenosimy się do Kansas City w USA w latach 70. I na tapetę bierzemy HBO. Kojarzysz pewnie, wiesz, czym jest HBO. No ale lata 70., więc pewnie za dużo kablówki się wtedy nie sprzedawało. Spójrzmy więc w statystyki. Statystyki jasno nam mówią, że sprzedawał średnio handlowiec magiczną ilość jednego kontraktu miesięcznie. Ale nie w Kansas City. Otóż Kansas City było wyjątkowe. Był tam Billy, który założył oddział HBO. Stał się ich agentem i sprzedawał. I Billy miał rating na poziomie 400% normy, czyli sprzedawał 4 umowy, 4 kontrakty miesięcznie. Wow! Jaką tajemniczą technikę miał Billy? Co ciekawe, Billy, uwaga, był introwertykiem, więc to jest to też odpowiedź na często pojawiające się pytanie pod tytułem: czy introwertyk zamknięty w sobie może być dobrym sprzedawcą i dobrym handlowcem, mieć dobre wyniki? Tak, jak najbardziej, oczywiście, tak. Więc co stało za tym, że Billy, nasz introwertyk, miał 400%, wyrabiał 400% normy, jeżeli chodzi o sprzedaż HBO? Jaka była tajemnicza, magiczna technika Billiego? Nie wiem, może znał jakieś perswazyjne metody. Może przystawiał klientom broń do głowy i mówił: podpisz kontrakt. Może składał im właśnie propozycje nie do odrzucenia. No, okazuje się, że nie. Supermocą Billiego była umiejętność zadawania pytań. Billy mianowicie, kiedy wchodził do jakiegoś miejsca, to w sumie nawet nie mówił, że jest handlowcem, tylko coś zwracało jego uwagę. Wchodził więc do twojego gabinetu czy do twojej firmy i zaczynał pytać o te certyfikaty, co wiszą na przykład na ścianie, bo ty jesteś przecież z nich dumny na przykład, albo wiesz z innych badań, że to działa wzmacniająco, więc pytał o nie, za co dostajesz te nagrody na przykład, albo zobaczył zdjęcie twoje na nartach, więc zaczął pytać, czy lubisz góry, ty odpowiedziałeś, że tak, ale Billy autentycznie słuchał ciebie, był ciekawy tego, co masz do powiedzenia i dlaczego ty właściwie lubisz te góry. To nie było pytanie: lubisz góry? Tak. Aha, okej, okay, przejdźmy do sprzedaży. Nie. Billy po prostu zaczynał rozmawiać i był w pełni obecny z tobą, a jednocześnie w tym wszystkim cały czas pogłębiał wszystkie te tematy. Pytając się ciebie, a czy są jakieś góry, które najbardziej lubisz? Co je wyróżnia? Wchodził w ten temat, pogłębiał, sprawdzał, czy wpływa to na twoje emocje. Dzięki temu ludzie z automatu, co wiemy właśnie z późniejszego badania Jamesa Pennebakera, że ludzie się angażowali. I wtedy, kiedy dużo mówili o sobie, automatycznie oceniali naszego Billiego jako świetnego, fajnego kompana do rozmowy, że nadajecie na tych samych falach, że to jest spoko gościu, mimo że przecież ten Billy nasz nic właściwie nie mówił poza pytaniami. Wtedy dopiero przechodził do sprzedaży i pytał, czy a może na przykład o kablówce, czy coś w tym stylu, ale zobacz, co się działo pod tym. Wzbudzał sympatię, bo ludzie oceniali go jako fajnego gościa, z którym dobrze się rozmawia. I jest to magiczny schemat na każdą randkę. Zamknij się. Ludzie lubią rozmawiać o najbardziej interesującym ich rzeczach na świecie, czyli o nich samych. Jesteśmy cholernymi egoistami. Wiesz co, ja też byłem na tej wycieczce. Wiesz co, a ja lubię też to i to i to. I ludzie uwielbiają i mogą godzinami rozmawiać o sobie, dzielić się swoimi historiami, na przykład z przeszłości, o tym, co lubią, co chcieliby, o niespełnionych marzeniach i tak dalej, i tak dalej. Kluczem oczywiście jest zadawanie odpowiednich pytań. Natomiast okazuje się, że również customer service, jeżeli pytasz daną osobę, nie mówimy nawet o badaniu potrzeb, tylko o tak zwanej roli small talka w tym wszystkim, to jesteśmy w stanie zrobić cuda. I tutaj mówimy o konkretnym przykładzie, o konkretnym case'ie biznesowym, gdzie mamy skuteczność podwyższoną na poziomie 400%. Możesz powiedzieć: zaraz, ale to były lata 70, nie? Okazuje się, że ludzie kupują emocjami, potrzebują czuć tę nić i nić emocji, relacji, i to się sprawdza nie tylko w kontekście speed datingu, ale właśnie customer service i rozmowy handlowe i biznesowe wchodzą w to jak najbardziej.
To samo dotyczy również między innymi internetu i działalności w internecie. Więc zastanów się, jak możesz ten mechanizm wykorzystać, a ja wracam do Ciebie już za chwilę. Jak więc możesz stać się Billim na miarę XXI wieku? Przede wszystkim, po pierwsze, zadawaj pytania o wszystko, o to, co widzisz, czyli tak zwane obserwacyjne. Co zaobserwujesz? Czy to będzie certyfikat, czy zdjęcie, czy na przykład, nie wiem, charakterystyczne ubranie, strój sportowy, czy też wyszukajesz jakąś informację w internecie. Angażuj, ktoś musi zacząć się wypowiadać. Jeżeli działasz w internecie, to zadawaj pytanie. Jeżeli tworzysz listy mailingowe i tworzysz maile, newslettery, to niech ludzie się zaczną angażować. Możesz dawać również jakieś nagrody, ale niech zaczną pisać o sobie na przykład. Dzięki temu często pojawi się również jakaś informacja, do której później będziesz mógł nawiązać. Dwa. Rób to w określony sposób. Słuchaj aktywnie. To nie ma być pytanie pod tytułem: a czym się interesujesz? Aha, szachami. W dupie to mam, nie? Ale aha, rozegrałeś kiedyś jakiś fajny, nie wiem, pojedynek, mecz, czy jak to się mówi? Tak, aha, a pokonałeś? Tak, aha, dobra. Wiesz co, mam zajebisty produkt dla Ciebie, skoro lubisz szach. Nie. Rób to tak, jakbyś rzeczywiście chciał poznać drugą osobę. Co w tym jest pasjonującego i fajnego? Temu będą pomagały Tobie również ćwiczenia, które przygotowałem dla Ciebie w tym module. Więc przede wszystkim również słuchaj aktywnie, przytakuj. Okazuje się, że ludzie, z którymi jak rozmawiasz, wystarczy głupi gest głowy, że okej, podążam za Tobą, za tym, co mówisz, mówią o 33% nawet więcej, niż chcieliby powiedzieć. Wyjawiają nawet tajemnice, sekrety, które mają. Z tego korzystają między innymi agenci służb. O, Olaf, tajemnicza technika agentów służb, przytakiwanie głową. Tak, to są często pierdoły, proste techniki, które razem tworzą naprawdę bardzo duży impact i znaczenie dla końcowego rezultatu. Więc warto parafrazować, warto korzystać z metaprogramów, warto korzystać z budowania raportu, czyli tych wszystkich rzeczy, których między innymi dostarcza nam neurolingwistyczne programowanie i parę innych dziedzin, między innymi psychologia społeczna. Więc warto z tym być oczywiście na bieżąco. A teraz przygotuj się, bo przed Tobą ćwiczenia. Gotowy na ćwiczenia? Zaczynajmy. Pierwsza rzecz, to chciałbym, żebyś zastanowił bądź zastanowiła się w sytuacji, w której z kimś rozmawiasz i ktoś zadaje te pytanie, jesteście w tak zwanym flow, fajnie Wam się mówi, nadajecie na podobnej częstotliwości, jak to się mawia. I teraz tak, żebyś pojawiła się taka czerwona żaróweczka i żebyś zastanowił bądź zastanowiła się, jak się wtedy czujesz. Jakie emocje w Tobie są? Czy myślisz o tym, co było? Czy myślisz o tym, co będzie? Jaki jest cel właściwie tej rozmowy? Czy też może inaczej to odczuwasz? Może jesteś w tu i teraz? Może jesteś skoncentrowany bądź skoncentrowana na tej osobie? Jakie są emocje i co pojawia się w Twoim ciele? To pomaga Tobie zrozumieć, co będzie czuł Twój klient bądź osoba na speed datingu bądź osoba na zebraniu w czasie rozmowy z Tobą, kiedy będziesz korzystał z tej techniki właśnie konkretnego zadawania pytań i pogłębiania tej rozmowy. Ponieważ to uczucie też dosyć mocno uzależnia i stymuluje między innymi ośrodek nagrody w naszym mózgu. Co ciekawe, to jest też dosyć istotne, jeżeli chodzi o zebrania, bardzo dobrze korzystać z takich rozwiązań. Nie chodzi o to, żebyś wchodził na zebranie i mówił: słuchaj, mam taki pomysł, zróbmy to. Nie. Ludzie, okej, może część się zgodzi, część nie. W nagraniach możesz zobaczyć, jak sprawić, żeby ludzie się częściej zgadzali na przykład, ale warto również mieć na uwadze kolejną kwestię, czyli to, jak sprawić, żeby oni myśleli, że to jest Twój pomysł, że to jest ich pomysł. Dlaczego? Bo wtedy będą chętni brali tego pod uwagę i chętni będą zaangażowani w cały ten proces. Co z tego, że Ty im narzucisz i każesz, nie? Ludzie będą mieli to często w dupie. Okej, zrobię to, nie? Szef kazał. Ale spraw tak, żeby ludziom chciało się w tym uczestniczyć. Badania z zakresu partycypacji w zarządzaniu. Jeżeli Twój zespół wpada na jakiś pomysł, który jest realizowany, to nie znaczy, że Ty nie podsunąłeś tego pomysłu wcześniej, to wkłada w niego więcej motywacji, zostaje po godzinach, realizuje większym nakładem siły, skupienia i energii, zaangażowania w ten projekt, niż wtedy, kiedy byś po prostu powiedział: dobra, robimy to tak i tak, nie? Więc zastanów się, w jakich konkretnych celach możesz to wykorzystać, bo to jest bardzo interdyscyplinarne. Możesz to wykorzystać również w swoim związku. Jak na przykład zaangażować swoją partnerkę bądź partnera? To jest naprawdę potężna broń
i banalnie prosta, którą możesz wprowadzić od razu po obejrzeniu tego wideo. A więc punkt drugi, który przygotuję Tobie i pozwoli wykształcić ten skill, to kwestia związana z ćwiczeniami. Przygotowałem dla Ciebie jeszcze dwa ćwiczenia. A więc wybierz temat, który całkowicie jest Ci obcy i uważasz go za nudny jak flaki z olejem przysłowiowe. Czyli właśnie też nigdy nie czytaj z kartki, bo to jest nudne na jakichś zebraniach, tylko i wyłącznie bądź z tymi ludźmi, popłyń w tym flow tak naprawdę. Ale Twoim zadaniem jest właśnie wybranie takiego tematu, który jest mega nudny. Wyobraź sobie, że idziesz na randkę albo na spotkanie biznesowe, zadajesz pytanie, co jest Twoją pasją, nie? I ktoś mówi, gra w szachy albo hodowanie roślinek. Fuck. No i teraz Twoim zadaniem jest właśnie tak poprowadzić tę rozmowę od A do Z, żeby rzeczywiście być z tymi osobami swoją uwagą, bo to jest ważne. Ludzie wyczuwają, czy Ty słuchasz sztucznie, czy nie. Więc żeby być z tymi ludźmi uwagą, a jednocześnie, żeby może czegoś się nauczyć. Więc jakie pytania byś zadawał bądź zadawała? Wypisz, wyobraź sobie tę sytuację i wypisz po 10 przykładów dla każdej z tych dwóch sytuacji, czyli raz, gra w szachy, dwa, hodowanie roślinek, które mógłbyś bądź mogłabyś zastosować. Pamiętaj, to nie mają być pytania, broń Boże, zamknięte, tylko wszystko muszą być pytania otwarte. Przygotowałem również parę takich przykładów, jakie możesz w takiej sytuacji zadać, czyli na przykład, co najbardziej Ci się w tym podoba. To ukierunkowuje nasz umysł na to, żebyśmy szukali tego, co nam się podoba. Jeżeli mówimy o pozytywnych wspomnieniach, pamiętaj, nie nakierowuj rzeczy na to, co nie wyszło. Na przykład rozmawiasz o jakichś ludziach i a czego w tym nie lubisz, a co Ci w nim przeszkadza. Ponieważ ludzie muszą wrócić wtedy do negatywnych wspomnień i wtedy to wzmaga w nich no, niezbyt pozytywne emocje, a zaczynają to wiązać z Tobą. No to nie o to chodzi. Możesz rozmawiać na trudne tematy jak najbardziej, ale potrzebujesz poznania tych ludzi. Lepiej jest zaczynać od pozytywnych, czyli właśnie w co Ci się w tym najbardziej podoba. Czy jest coś, co stanowiło największe wyzwanie na przykład w hodowli XYZ i jak sobie z tym poradziłeś albo poradziłaś? Albo wierzę, że potrzeba wiele pasji, wiedzy, by programować takie aplikacje. Jeżeli mówimy na przykład do programisty, zapewne zrobiłaś ich już wiele, tak? Opowiedz mi o jakiejś, które zaprogramowanie stanowiło wyzwanie albo dało Tobie największą satysfakcję. Zobacz, mówimy tutaj o wyzwaniu, czyli czymś, co mogło stanowić barierę, ale jednocześnie mówimy o takim wyzwaniu, którym wiemy, że dana osoba pokonała. Dzięki temu też dana osoba będzie mówiła o czymś, z czego też jest dumna. I pamiętaj, że te wszystkie informacje, które w tym uzyskujesz, możesz później wykorzystać. Wtedy, kiedy nawiązujesz nawet do produktu, możesz przytoczyć metaforę związaną czy to z roślinkami, czy z szachami, czy z programowaniem. Więc Twoim zadaniem właśnie jest wykonanie tego drugiego ćwiczenia. Ćwiczenie, które dla Ciebie przygotowałem, jest również do wykorzystania w życiu. Czyli następnym razem, kiedy będziesz rozmawiać z innymi osobami, niezależnie czy z kolegami z pracy, z przełożonym, podwładnym, przyjacielem, przyjaciółką, czy partnerem bądź partnerką, to zostawię im więcej przestrzeni na wypowiadanie się, ponieważ uczymy się czegoś takiego, gdzie nie mamy zero-jedynkowego wyznacznika, tylko działamy na emocjach. Nie jesteś w stanie ocenić, czy dana osoba jest już bardzo wysoko zaangażowana. Jesteś w stanie to stwierdzić na przykład po tym, że ona się nieco bardziej pochyli w Twoją stronę, będzie aktywnie Ciebie słuchała, będzie podążała za tym, w swojej wypowiedzi, jej wypowiedzi będą dłuższe, będziecie w pewnym momencie może dostroicie również neurony lustrzane odpowiedzialne za empatię, więc automatycznie łatwiej będzie Tobie wejść w buty tej osoby i vice versa oczywiście, więc ta siła oddziaływania będzie większa. Ale żeby do tego dojść, musisz zostawiać więcej przestrzeni na wypowiedzenie się Twoim partnerom konwersacji, tak żeby oni mogli się zaangażować. Lubię patrzeć na taką konwersację, czy też właśnie na customer service jako grę w szachy. Wiele różnego rodzaju elementów ustawiasz na tej szachownicy, tak żeby oczywiście wygrać daną partię, ale to chodzi o to, żeby obie strony tej konwersacji były wygrane. Ponieważ jeżeli Ty będziesz angażował drugą osobę, to ta osoba będzie chciała z Tobą być. A jednocześnie Ty będziesz też chciał przebywać w tej relacji i będziesz mógł na przykład dopasować odpowiedni produkt do potrzeb tej osoby, lepiej ją poznać, albo też po prostu lepiej jej doradzić, bądź przyjemniej będzie Wam się po prostu rozmawiało w relacjach ludzkich, najzwyczajniejszych. Więc zostawiaj więcej przestrzeni, parafrazuj, potakuj, zadawaj pytania pogłębiające,
i pamiętaj o wykonaniu pozostałych dwóch ćwiczeń. A jeżeli chciałbyś poznać, bądź chciałabyś poznać pytanie, które jest najmocniejsze, jeżeli chodzi o wywieranie wpływu, które może przybliżyć Ciebie do realizacji Twoich idei bądź pomysłów, na przykład w pracy, a może i w związku, nawet ekstremalnych, to zapraszam Cię już do kolejnego materiału, który już wkrótce się pojawi, a tymczasem idę szukać jakiegoś fajnego kadru, żeby móc nagrać ten materiał dla Ciebie, bo jesteśmy na Fuerteventurze, więc jest przepięknie, na pewno coś fajnego znajdę. Trzymaj się, a jeżeli Ci się podobało i masz zamiar skorzystać, to pamiętaj o łapce w górze. Trzymaj się ciepło i do zobaczenia. Heja!